Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Po przerwie na mecze reprezentacji wracamy do ligowych zmagań i wracamy do naszych propozycji. Po dwutygodniowej przerwie może paść kilka naprawdę zaskakujących wyników, stąd w naszych sugestiach na sobotę tylko jeden zakład na czyste zwycięstwo jednej z drużyn, jednak wygląda ono na papierze bardzo dobrze i dodatkowo ma bardzo przyjemny kurs. Na tą sobotę przygotowaliśmy dla was 5 propozycji, zapraszam serdecznie. Pierwszy mecz Dijon-Marsylia. Bijąca się o europejskie puchary Marsylia wybierze się w sobotę na Stade Gaston-Gérard, gdzie podejmie miejscowy Dijon. Drużyna prowadzona przez Olivera Dalloglio od końca stycznia prezentuje się bardzo dobrze. Jedyną poważniejszą wpadkę zaliczyli w Monaco, gdzie przegrali aż 0-4. Wyniki zasługujące na pochwałę to na pewno zwycięstwo z Rennes czy Niceum, które jak wiadomo są cenione na francuskim podwórku. Ich ostatnie wyniki to co prawda remisy, aczkolwiek nie były to nudne spotkania, lecz bogate w bramki. Warto również zauważyć fakt, jak dobrze prezentują się na własnym podwórku. Ostatniej ligowej porażki doznali jeszcze w październiku, gdzie ulegli liderowi z Paryża zaledwie 1-2. W 15 meczach u siebie zdobyli 30 punktów i jeśli chodzi o domowe spotkania, to prezentują się lepiej niż chociażby gracze Nicei czy Lyonu. To, że Dijon jest drużyną własnego boiska, pokazuje ich wyjazdowa forma, gdzie ich dorobek punktowy to zaledwie 8 oczek. Z kolei Marsylczycy przyjeżdżają w lekko podrażnionych nastrojach po domowej porażce u siebie z Lyonem. Walka o to, kto zagra w Lidze Mistrzów, a kto w Lidze Europy, będzie toczyła się do końca raczej między tymi dwoma drużynami. Monaco z taką formą i przewagą 7 punktów wydaje się nie do dogonienia przez Marsylię, a Lyon nie powinien roztrwonić 12 punktów przewagi nad Rennes. Jednak różnica między trzecim a czwartym miejscem to zaledwie 2 oczka, więc obie ekipy powinny dawać z siebie 100% w najbliższych meczach. I tego oczekujemy w tym spotkaniu, właśnie od Marsylii. Pełnego zaangażowania. Niestety ich najlepszy strzelec, Florian Thauvin, nie może wystąpić w tym spotkaniu z powodu kontuzji. Jednak nie wolno zapominać o tym, że Rudy Garcia ma do dyspozycji takich zawodników jak Germain, Payet czy Mitroglou, którzy również swoją cegiełkę do wyniku potrafią dołożyć. Warto również zauważyć, że Marsylia jest trzecią siłą w lidze w wyjazdowych spotkaniach i na obcym obiekcie często czują się równie dobrze jak u siebie. Spodziewamy się ofensywnego spotkania, pełnego w podbramkowe sytuacje, no i gospodarze zechcą podtrzymać świetną pasę domowych meczów, a goście potrzebujący punktów również powinni włożyć starania, aby o nie powalczyć, co powinno zaowocować bramkami. Bot team to score, czyli obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,55 na Forbet. Przenosimy się do Włoch. Genua Spal. Rozpromienione remisem z Juventusem Spal zmierzy się z Genuą, której ostatnio lekko powinęła się noga. Po meczu z Interem gracze Ballardiniego wyglądali całkiem dobrze, niestety ich 3 ostatnie występy to porażki. Wyjazd do Bolonii przegrany 0-2, mimo całkiem sporej przewagi oraz 2 wtopy 0-1 z Napoli i Milanem. Jednak śmiało można powiedzieć, że widać oznaki dobrej gry. W meczu z Napoli nie odstawali jakoś bardzo od przeciwników i też potrafili stwarzać sobie sytuację. Z kolei z Milanem mogli już się cieszyć z remisu, jednak no tutaj mogą mówić o dużym pechu za sprawą gola André Silvy w ostatniej akcji meczu. I choć wydaje się, że Genua zostanie w Serie A, to od spadku dzieli ją tylko 6 punktów i jeszcze wszystko może się pozmieniać, bo grafik dla piłkarzy z północnych Włoszech nie zapowiada się na lekki i przyjemny. Z drugiej strony ekipa Spal również potrzebuje punktów jak wody, bo od spadku dzieli ich tylko 1 oczko. Jednak ich ostatnie występy mogą dawać nadzieję, że Beniaminek utrzyma się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wygrany z Bolonią, Crotone, czy wspomniany wcześniej remis z Juventusem to wyniki, które z pewnością przynoszą optymizm w szeregi drużyny Leonardo Sempliciego. Jak widać, obu ekipom przyświeca jeden cel, co zapowiada nam równe spotkanie i jak często w takich meczach bywa, rzuty rożne. Linia wystawiona przez Forbet jest dla nas naprawdę bardzo atrakcyjna, szczególnie, że za overem przemawia kilka aspektów. Od początku roku Genua zaczęła u siebie nabijać sporo kornerów, chociażby 10 z Interem i Udinese, 7 z Atalantą czy 8 z Beneveto, pozwalając przy tym rywalowi na dołożenie kilku rożnych od siebie. Natomiast Spal w wyjazdowych meczach często daje inicjatywę rywalom, jednak i oni sami bardzo często nabijają parę kornerów, przez co ich średnia w delegacji to 4 rożne na mecz. Po tak pozytywnych wynikach powinni od początku próbować zdobyć bramkę, co da nam szansę na rożne, których Spal no, powinno nabić co najmniej 3, może 4. Genua również ma w planach pozostanie w Serie A, a ten mecz wydaje się bardzo dobrą okazją na zatarcie słabych wyników. Zważając na ostatnie poczynania gospodarzy, 5 rożnych powinno być formalnością. Proponujemy Wam tutaj powyżej 8,5 rzutów rożnych po kursie 1,55 również na Forbet. Teraz lecimy do Anglii. Brighton, Leicester. Na Emirates Stadium gospodarze w sobotnie popołudnie podejmą Leicester. Zespół Chrisa Hughtona wygrał 3 ostatnie domowe spotkania z West Hamem, Swansea i Arsenalem. Celują więc w 4. domowe zwycięstwo z rzędu. Jednak rywalem zespół, który po serii słabszych meczów w ostatniej kolejce wreszcie wygrał, Leicester. Na The Hotspurs pokonali oni West Bromwich 4-1.
Co prawda był to tylko West Brom, jednak aż tak wysoka wygrana może zwiastować powrót do dobrej dyspozycji. W tym meczu powinniśmy oglądać również rzuty rożne. Obie ekipy w tym aspekcie gry są overowe, co oznacza, że linia 9,5 rzutów rożnych powinna zostać pokryta. W tym meczu ciekawą opcją są również rożne gości. Wielokrotnie wam mówiliśmy, ile rożnych potrafią wykonywać zespoły, które przyjeżdżają na Amex Stadium. Underowy na wyjazdach wrogi Arsenal aż 10, Bournemouth 12, Stoke 7, Newcastle 8. Nie ma więc nic przeciwko, by podobnie to nie wyglądało jutro w wykonaniu Leicester. To zespół Puella naszym zdaniem powinien przejąć inicjatywę w tym meczu. Pomimo ostatnich świetnych domowych wynikach Brighton należy pamiętać, że mierzyli oni się wtedy z West Hamem, który miał szpital w zespole, słabą na wyjazdach Swansea oraz Arsenalem, którego forma wyjazdowa w tym sezonie również pozostawia wiele do życzenia. W sobotę podejmą Leicester, które po porażce w ćwierćfinale Pucharu Anglii z Chelsea 1-2 po dogrywce będzie chciało zrekompensować to zwycięstwem na Emirates Stadium. Z drugiej strony dla MEF mecze domowe są szansą, by spokojnie zagwarantować sobie utrzymanie, bowiem ich dyspozycja wyjazdowa jest bardzo słaba. W sobotę gospodarzom nie pomoże Anthony Knockaert, który pauzuje za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Evertonem. Nasza propozycja powyżej 9,5 rzutów rożnych po kursie 1,55 również na Forbet. Zostajemy w Premier League Newcastle Huddersfield. No i tutaj Newcastle, które nie przegrało od 5 meczów na własnym stadionie, podejmie właśnie na St. James Park Huddersfield, który w ostatnich tygodniach gra bardzo słabo. Przez większość sezonu mówiliśmy, że zespół Wagnera u siebie jest groźny, natomiast na wyjeździe ich forma jest daleka do ideału. W ostatnim czasie i na własnym stadionie wyglądają bardzo blado. W meczu z Crystal Palace nie stworzyli sobie ani jednej bramkowej sytuacji. Ich jedyna sytuacja w meczu pojawiła się po indywidualnym błędzie Mamadou Sakho. W sobotę przyjadą oni na St. James Park, gdzie gospodarze po wypożyczeniu z Chelsea Brazylijczyka Kennedy'ego poprawili swoją grę w ofensywie. Brazylijczyk od momentu dołączenia do zespołu Beniteza zaliczył asystę, strzelił dwie bramki w wygranym 3-0 meczu Southampton. Ponadto miał udział przy jednej z bramek strzelonych Crystal Palace w zremisowanym 2-2 meczu na Selhurst Park. Kennedy i Lascelles to dwaj kluczowi zawodnicy srok. Pierwszy sprawia, że Newcastle tworzy więcej sytuacji bramkowych, a drugi jest podborą defensywy. Mówiliśmy o Jamalu jeszcze jesienią 2017 roku. Od tego czasu Lascelles nie zaliczył regresu, więc nie może dziwić, że w prasie pojawiają się spekulacje, że jego usługami zainteresowany jest mistrz Anglii, londyńska Chelsea. I Lascelles, i Kennedy w sobotę znajdą się w pierwszym składzie. Ponadto swój debiut w barwach Newcastle może zaliczyć wreszcie wypożyczony z Leicester Islam Slimani. Reprezentant Algierii jest na pewno zawodnikiem, który doda jeszcze więcej nieprzewidywalności w ofensywie srok. Liczymy na zwycięstwo gospodarzy i to nawet do zera. Newcastle jest zespołem bardzo dobrze zorganizowanym z tyłu. Mógł się o tym przekonać w ostatnim czasie chociażby Manchester United. Ponadto zespół Wagnera z 5 ostatnich wyjazdowych meczów tylko z West Bromem trafił do siatki. Przegrali oni do zera z czołówką ligi, Tottenhamem i Manchesterem United, ale także z zespołem uplasowanym niżej, Leicester i znajdującym się w strefie spadkowej Stoke. Nasza propozycja na to spotkanie to czyste zwycięstwo Newcastle po kursie 1,80 również na Forbet. No i zostajemy jeszcze raz w Premier League. Ostatnia nasza propozycja na sobotę, Watford-Bournemouth. Zmienne nastroje są w ostatnich tygodniach na Vicarage Road. Po świetnym debiucie Javiera Gracia i zwycięstwie nad Chelsea 4-1 przyszła porażka na Upton Park z West Hamem 0-2. Potem dwa domowe zwycięstwa w stosunku 1-0 nad Evertonem i West Bromem. Z ostatnich dwóch wyjazdów na Emirates i Anfield wrócili jednak z bagażem 8 goli. Dwa domowe zwycięstwa odnieśli nad zespołami spisującymi się bardzo źle. W ogóle West Brom i w delegacjach Evertonem. W sobotę powinni stracić bramkę. Zmierzą się bowiem z Bournemouth, który gra ofensywną, dobrą piłkę. A gospodarze, co mogliśmy zobaczyć w wyjazdowych meczach, w defensywie nie wyglądają dobrze bez Christiana Cavassele, który odniósł kontuzję w zremisowanym 0-0 meczu ze Stoke. Belg na początku przyszłego tygodnia ma wrócić do treningów, co będzie dużym wzmocnieniem przestrzeni na końcówkę sezonu. Ostatni mecz Bournemouth na wyjeździe bez straty bramki to zremisowane 0-0 spotkanie ze Swansea 25 listopada. W sobotę również przynajmniej raz powinni stracić bramkę. Liczymy na Richarlisona, który dzięki przerwie na reprezentację mógł złapać trochę oddechu. Brazylijczyk był nadmiernie eksploatowany, co spowodowało jego spadek formy. Liczymy w tym meczu na bramki obu zespołów i to jest nasza propozycja. Obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,60 na Forbet. Jeśli chodzi o nasze propozycje i sugestie, to by było na tyle. Pamiętajcie, że to nasze przemyślenia. Może się sprawdzić w 100%, a może nie sprawdzić się w ogóle. Przeanalizujcie je jeszcze po swojemu i zadecydujcie, czy warto to grać. My zawsze staramy się, żeby było jak najlepiej. Pamiętajcie też, że niezbyt dobrym pomysłem jest pakowanie wszystkiego w AKO. Porozbijajcie to sobie po swojemu. Na koniec przypominam, że rejestrując się z naszego linku Forbet macie podwojenie pierwszej wpłaty aż do 650 zł. Wszelkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem. Zapraszam do subskrypcji kanału. Odwiedźcie też naszą grupę na Facebooku. Wszystko również w opisie pod filmem. Trzymamy kciuki za propozycję i słyszymy się jutro. Trzymajcie się, na razie.